Niedzielny derbowy mecz pomiędzy drużyną Dąbrowi a Polanem Żabno rozegrał się w nerwowej atmosferze, a to dlatego, że wynik rozgrywek miał wpływ na układ tabeli przed rundą wiosenną. Strzelcem pierwszego gola w 8 minucie meczu był Michał Aksamit z drużyny Dąbrowi. Zmotywowani gospodarze pomimo przewagi nie odpuścili, czego wynikiem była druga bramka Artura Nowaka skierowana w stronę bramkarza gości. Zespół Polan Żabno przegrywał 0-2. Gol kontaktowy ze strony gości padł w 47 minucie meczu w wykonaniu Dariusza Bałuta. Mecz obfitował w ostrą i agresywną walkę, czego skutkiem jest aż 5 żółtych kartek i jedna czerwona. W 87 minucie meczu Dąbrowianie wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3-1 na korzyść gospodarzy. Posłuchajmy pomeczowych wypowiedzi głównych aktorów tego widowiska. Jak pan ocenia przebieg meczu? Powiem tak, długo czekaliśmy na ten mecz. Mecz derbowy zawsze wzbudza w nas takie, można powiedzieć, większe emocje. Drużyny z czołówki tabeli, wiedzieliśmy, że nasza sytuacja i strata punktowa jest taka, że zakładaliśmy, że musimy wygrać ten mecz, ponieważ Żabno mogłoby nam uciec na niebezpieczną odległość. Powiem szczerze, że jestem bardzo dumny ze swojej drużyny dzisiaj, naprawdę. I to mówię, chciałbym to podkreślić, jestem dumny z chłopaków, bo zagrali naprawdę. Zaangażowani, byli prawdziwą drużyną na boisku, w szatni, mobilizowali się nawzajem, dali siebie wszystko. Jesteśmy drużyną totalnie amatorską, zawodnicy grają bez nawet złotówki premii, tym bardziej należy im się szacunek i uważam tą rundę za bardzo udaną. Tak już podsumowując całą rundę. My zawsze walczymy o najwyższe cele i w tym sezonie walczymy o awans, więc wcale nic dziwnego, że dzisiaj wygraliśmy. A co możecie poprawić w swojej grze, z czego jesteście zadowoleni? Na pewno jesteśmy zadowoleni z zaangażowania. Wszystko jest jak należy, jeszcze tylko musimy poprawić grę w ataku i myślę, że będziemy walczyć o czwartą ligę. Jakie plany na przyszłość? Plany mamy takie, że chcemy bardzo dobrze przepracować zimę. Będą nam na pewno sprzyjać obiekty, które tutaj posiadamy, i hala, i boisko, i Orlik. Jesteśmy ambitną drużyną, mamy bardzo, bardzo młody zespół i zakładamy, że chcielibyśmy awansować. Znaczy, nam się to uda, czy nie, no to już jest sprawa drugorzędna, ale chcemy powalczyć o miejsce pierwsze, drugie. Jakie odczucia po meczu towarzyszą teraz? Tak na gorąco powiem szczerze, że przyjechaliśmy tutaj nie przegrać tego meczu. Niestety ta sztuka się nam nie udała. Było kilka czynników na to. Wpłynęło na to, że przegraliśmy tutaj. No troszeczkę wydaje mi się, że oddaliśmy pole Dąbrowi. Nie spodziewaliśmy się, że tak wysoko nas zaatakują i że zagrają naprawdę dobry mecz. Bo my staraliśmy się grać piłką, ale nam to dzisiaj nie wychodziło. Choć złapaliśmy kontakt na 2-1 i wydawało się, że wynik jeszcze może się zmienić, ale no, czerwona kartka zdecydowała chyba o tym, że nie zremisowaliśmy tego meczu chociaż. Dużo tych żółtych kartek poleciało w waszą stronę. Dlaczego? No tak, no, to był mecz derbowy. Wiadomo, że w derbach tutaj nikt nogi nie odstawia. Szkoda troszeczkę tych kartek, no ale to wynikało z twardej gry. No troszeczkę z tego, że moim zdaniem troszeczkę w jedną stronę te kartki były, bo zawodnicy Dąbrowi też dość ostro grali i w pewnych momentach może sędziemu troszkę też konsekwencji zabrakło, żeby pokazać też ze dwie kartki dla nich. Ale tak jak mówię, no, Dąbrowia wygrała zasłużenie, my byliśmy dzisiaj w tym meczu troszeczkę słabsi. Runda jesienna dobiegła końca, teraz należy czekać na wiosnę i kolejne rozgrywkowe emocje. Anna Ptak, Tarnowska TV.